Cześć, tutaj Opar. Kolejny film, kolejna piwna degustacja i tym razem... Dary, dary losu. No właśnie. Przy okazji będą to wspominki z ostatniej edycji Festiwalu Piwa, Wina i Sera Opol Fest. Tegorocznej edycji organizowanej, jak sama nazwa wskazuje, w Opolu. Co ciekawe, tegoroczny Opol Fest, o czym Wam niejednokrotnie wspominałem, odbywał się pod hasłem Biesiada Opolska. Ale nie wspominałem Wam o tym, że jest jedną z imprez włączonych w oficjalne obchody 800-lecia miasta, co widać na tym logo. To logo specjalnie stworzone właśnie na 800-lecie Opola. Oficjalna impreza i w ogóle... Miało być wow, super. Nie było. Nie było. No ale dobra. Po kolei. Dzisiaj piwo, które otrzymałem faktycznie właśnie w trakcie Opolfestu. Nie była to żadna premiera. Natomiast w ogóle jak wyglądała sytuacja, bo to samo z siebie jest dość ciekawe. Jest to Dr. Brew miodowe. Będę potrzebował gogle. Nie będę. Fajnie miodowo pachnie, to na pewno. Jakby ktoś nie dowierzał, nic z butelki nie wylatuje. Słuchajcie, sytuacja wygląda o tyle ciekawie, że kto był na jakimś festiwalu piwnym, doskonale wie, jak Dr. Brew urządza swoje stanowiska, a mianowicie zawsze na stanowiskach Dr. Brew hostessy są najładniejsze. Nie, żebym szedł do pani hostessy, moja żona tam słucha, ale no dobra, jakby odrobineczkę, no ale to przepialstwo. Ale chciałem spróbować ich premierowego Vermont IPA. No i poszedłem sobie na stoisko poprosić o właśnie nalanie mi Vermont IPA z kranu. No i pani hostessa mi nalała. Ogólnie spoko wszystko, po czym wychodzi Łukasz. Patrzy na mnie i mówi, wita mnie słowami, nie, nie, ty z pustymi rękami nie odejdziesz. Pytał się, na jakie piwo mam ochotę. Poza tym Vermontem wybrałem sobie właśnie to miodowe, po czym stwierdził, że tak mnie nie zostawi i władował mi w karton ze 4-5 piw, nazywając mnie po drodze celebrytą. Nie wiem, czy to traktować jako komplement, czy nie. Niemniej na tamtą chwilę mi się zrobiło bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie Łukasza. Nalewamy dalej, słuchajcie, jakby to określiła reklama jednego z koncernowych browarów, mliko. No ale próbujemy, słuchajcie, pieni się no do granic możliwości. Z butli nie wychodzi, syknięcie było solidne i to, co tu się dzieje, też jest... Ale nawet przez tą pianę, słuchajcie, fajny taki miodowy zapach, bardzo słodki, przyjemny. Poza tym jakoś nic więcej albo niewiele więcej czuć w kolorze. Takie bym powiedział jasno złote, dość, no dość bladziuchne w kolorze. Tu to zupełnie nie to. Muszę sobie załatwić coś jakieś. Było na to. Bardzo słodki zapach, ale mówię przyjemny. Poza piwem pasjonuję się również pszczelarstwem. Mój dziadek, który nauczył mnie wszystkiego o pszczołach, zawsze mawiał, że miód to jego tajny składnik, więc powiem Ci w tajemnicy, że jest w tym nietuzinkowym piwie prawdziwy miód, polski słód, polskie piwo, polski produkt. To ważne. Normalnie teraz Polska. No i okej.
No, wracając do Opolfestu, trochę się wieszam, sorki, po pracy jest. Wracając do Opolfestu, organizacyjnie najsłabszy w ogóle z imprez, najsłabsza z imprez, na jakich kiedykolwiek byłem. No, nagazowane solidnie. Zdecydowanie. W smaku też bardzo miodowo, ale słuchajcie, wepcham brudnego palucha, jak to ktoś kiedyś stwierdził. Trochę żelaza jest. Trochę żelaza jest w tym piwie. Bardzo przyjemne, miodowe, słodkie. No i tak naprawdę o tym piwie więcej powiedzieć ciężko. Aczkolwiek powiem Wam dzisiaj, że właśnie miałem ochotę na słodkie, takie piwo, chyba pod tą jesienną pogodę. Wracając do Opolfestu, zacząłem rozmowy. Tam w ogóle w instytucji, jaką jest Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, to jest w ogóle instytucja miejska w Opolu, no i były pewne roszady. Zmieniła się w zeszłym roku, czy też na początku tego roku, pani dyrektor i ona nie do końca była przekonana do Opolfestu, do formuły Opolfestu, no ale w końcu ktoś ją przymusił. Mam nadzieję, że miałem choć niewielki w tym udział. No i okej. Włączamy Opolfest w obchody 800-lecia Opola i robimy takie oto szkło festiwalowe. Takie. Nie pomyliłem się. Taką musztardówę zrobili jako szkło festiwalowe. No. Dopiero kiedy uświadomiłem im, że nie jest to najlepszy pomysł, mówiąc bardzo delikatnie, stwierdzili, że takie teku a la teku będzie się fajnie sprzedawało. No więc zrobili też takie. No i udało się. Tym na pewno mam swój udział. Jeśli komuś się podoba takie szkiełko, nie ma za co. Ja wiem, że może nie powinienem tak narzekać na wizji, ale trochę muszę. Mam nadzieję, że kogoś to ruszy. Dlatego, że na Opolfeście mi naprawdę zależy na tym, żeby w Opolu był festiwal piwny. W związku z tym, może jak tak pewne brudy się upubliczni, to i tak nie będę mówił wszystkiego, ale może jeśli to, co powiem, gdzieś tam pójdzie w szerszą publikę, to może coś się z tym zrobi dalej. Na tydzień przed samym Opolfestem odwołali panią dyrektor. Robimy jedną z największych imprez, robimy imprezę cykliczną, robimy 800 lat miasta Opola. Odwołajmy dyrektora na tydzień przed imprezą. Pani dyrektor, jak przyszła, wywaliła połowę załogi. Jak odeszła, połowa załogi została przywrócona. Wrócili też starzy pracownicy, którzy zajmowali się poprzednimi edycjami Opolfestu, bo między innymi oni zostali odsunięci od obowiązków. No ale w tydzień, naprawdę, oni w poniedziałek przed Opolfestem wzięli się do roboty dopiero. Ci pracownicy przywróceni. Więc niewiele mogli ogarnąć. Starali się jak mogli i naprawdę podziwiam. Ale wiecie, zostałem poproszony o pomoc przez jedną osobę, po czym kontaktując się z tą osobą, co chwilę słyszałem, a to nie ja, a to kto inny, a to nie ja, a to kto inny. Od innej osoby słyszałem, a to nie ja, a to tamta, a to tamta. Nikt nic nie wiedział, nikt nic. Zamieszanie straszne było. No okej, okay. Mamy Opol Fest. Wchodzimy na Opol Fest. Jeszcze, żeby było zabawniej, wcześniej, kiedy prosiłem o listę wystawców, dostałem 25 wystawców.
Jakoś tak. 24. I to nie tylko piwnych, żeby było zabawniej. I pani mnie uspokajała słowami, że przecież jest tego dużo. Jest tego dużo. Poza tym mamy jeszcze dużo czasu. I to dużo czasu było do tygodnia przed Opolfestem. A później się i tak nic nie zmieniło. Z browarów był Rebelia. Pozdrawiam. Zorganizowali konkurs w ogóle. Im chyba takie spontaniczne imprezy mega odpowiadają. Poza tym, jak robiłem wydarzenie na Facebooku, to oni pierwsi się włączyli w to wydarzenie. I to było mega spoko i totalnie niewykorzystany potencjał, bo był Wojtek Soli Piwko. Zresztą z premierowym Chuck Never Dies, z tego co pamiętam. No i z Black Beach z ekranu. Był warsztat piwowarski, był Gryf, był Browar Pustynny, był Doktor Brew, było Soho. Był Eddie, był Koreb, ale to wiemy. No i sprzedawali Jana Olbrachta i Ignis, chyba na jednym stanowisku. Festiwal piwny, 800 lat Opola, festiwal piwa, wina i sera, ok. 10 wystawców piwnych. Winiarzy było jeszcze mniej, serów chyba jedno albo dwa stanowiska. I wiecie, najbardziej przykre, zapalimy ekranik, najbardziej przykre w tym wszystkim jest to, że rozmawiałem z piwowarami. Z tej strony pozdrawiam chłopaków z warsztatu piwowarskiego, Wojtka Soli Piwko. Fajnie było was poznać w ogóle. I mega się zawiedli. Mega się zawiedli organizacją, mega się zawiedli frekwencją. Szkoda. Szkoda. No bo ciężko będzie odbudować to, co budowali ci ludzie przez 3 wcześniejsze edycje i tylko jedną edycją tak po prostu to spieprzyli na maksa. Próbujemy dolać dalej. No i wiem, że na razie jest opór przed przyjazdem z powrotem do Opola. A szkoda. A szkoda. Z drugiej strony, miesiąc później mniej więcej był festiwal food trucków z browarami i doszły mnie słuchy, nie byłem niestety, byłem w pracy, natomiast doszły mnie słuchy, że tutaj browary były bardzo zadowolone, albo przynajmniej zadowolone. Tak, że było ich mniej, ale jednak dało się zaprosić te browary. Nie wiem, powiem wam szczerze. Bardzo mocno się zastanawiam nad tym, co się stanie z Opolfestem. Rozmawiałem z Łukaszem, doktor Brew. Powiedział, że oni też będą myśleć. Mam nadzieję, chłopaki, że przyjedziecie jednak. Rozmawiałem z chłopakami z Rebelii. Oni chyba przyjadą. Mam nadzieję. No ale właśnie chociażby chłopaki z warsztatu piwowarskiego, chociażby Wojtek. Powiedzieli, że nie. A to jest duża strata. A to jest duża strata dla takiego miasta jak Opole. Strata wizerunkowa i strata taka po prostu dla ludzi, bo ludzie chcieli. No ale wiecie, jak robimy festiwal piwny, a przynajmniej festiwal piwa, wina i sera. Festiwal, który z założenia ma być dla osób, które szukają czegoś nowego. Niekoniecznie, wiecie, bardzo młodych, ale dla osób, które szukają czegoś nowego. I na scenę jako atrakcja główna pierwszego dnia festiwalu wchodzi kabaret Rak. To coś jest nie halo. Drugiego dnia festiwalu, kiedy pani profesor historii ma bardzo ciekawy wykład o piwowarstwie, o, z tego co pamiętam, historii piwa w naszym regionie. Ma prawie, że na rozpoczęcie imprezy, kiedy nikogo nie ma. Ja opowiadałem dwukrotnie wchodziłem na scenę. Raz miałem krótki wykład na temat tego, jak degustować piwo, na co zwracać uwagę.
I to było prawie, że na samym początku. I później gdzieś tam po godzinie miałem dłuższy występ już o piwnej rewolucji jako takiej, o stylach piwnych. I mówiliśmy do pustych sal. Centrum wystawienniczo-kongresowe, w którym może być kilkaset osób. I było może kilkadziesiąt wtedy, kiedy myśmy mówili. I później ci ludzie jakoś nie walili drzwiami i oknami. Dla mnie sukcesem było to, że nikt nie wyszedł podczas mojego występu. Natomiast jakoś to było dziwnie zorganizowane, powiem. Jakoś to było dziwnie wszystko zorganizowane. Ja odniosłem osobiście wrażenie, że ktoś chciał zorganizować tą imprezę tylko po to, żeby ją położyć, po czym pokazać, wykazać, że no przecież bez sensu. Bez sensu. Jeśli byliście na Opolfeście, dajcie znać, jakie są Wasze odczucia. Jeśli byliście na biesiadzie piwnej, która była na opolskim rynku mniej więcej miesiąc później, dajcie znać, jakie były Wasze odczucia w porównaniu z Opolfestem. A o biesiadzie piwnej następnym razem. Wasze zdrowie. Pamiętajcie, że piwo to też alkohol. Nigdy nie pijcie, kiedy jesteście w ciąży. No i nigdy nie wsiadajcie za kierownicę nawet po najmniejszej jego ilości. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.